Jarek, przyjechałem z Zielonej Góry. Lekarze rozpoznali u mnie stwardnienie boczne zanikowe. Pan nam pokazał karty informacyjne z leczenia szpitalnego, więc my bardziej wiemy tutaj niż Państwo. Proszę bardzo, niech Pan powie, bo nam Pan powiedział, że lekarze, którzy rozpoznali Pana to schorzenie, nie mieli dla Pana żadnych propozycji. Wykonano fantastyczne badania, takie, którymi dysponuje dzisiejsza technika. Lekarze uruchomili maksimum swojej wiedzy po to, żeby postawić to rozpoznanie i dalej są bezradni, byli bezradni, bo powiedzieli, że... Tak, powiedzieli, że medycyna na obecnym etapie nie jest w stanie ani wyleczyć, ani nawet zatrzymać postępu tej choroby. No w związku z tym... Jakie leczenie zaproponowali? Leczenia nie zaproponowali. Witamina D? No, witamina D, bo stwierdzono w międzyczasie w wyniku badań niedobór witaminy D, więc to była jedna rzecz, jaką zapisano. I na tym się mój pobyt w placówkach leczenia państwowego skończył. Był Pan, dzisiaj jest Pan po drugim zabiegu, wczoraj był zabieg i dzisiaj jest zabieg. Jakby Pan ocenił to, co się z Panem stało? Jak Pan się czuje w tej chwili w porównaniu z tym, jak Pan tutaj wchodził po raz pierwszy? No, czuję jakąś poprawę. Trudno mi w tej chwili określić, na ile ta poprawa jest znaczna, chociaż pewne badania tutaj, które ćwiczenia wykonywałem. No to, co Pan pokazał, z trzymaniem rąk, z trzymaniem wysoko kolana, pokazują, że 100% jest lepiej. No, ale 100% lepiej, ale z tym. Badania z tym, natomiast ogólne samopoczucie jest dużo lepsze. Jak to się będzie przekładało na takie codzienne życie przez najbliższe kilka dni, zaraz po tych dwóch zabiegach, to dopiero czas pokaże. Ale jest dużo lepsze samopoczucie, wiara w siebie, że jest możliwość zrobienia więcej niż do tej pory wydawało się, że mogę przed tymi zabiegami. Kiedy miałem problemy z wejściem po schodach, kiedy miałem problemy z przejściem 150 metrów bez odpoczynku, to już wczoraj po pierwszym zabiegu przeszedłem 150 metrów bez odpoczynku i to już jest różnica odczuwalna dla mnie. Tak, dla kogoś, kto nie ma takich problemów, przejście 150 metrów jest żadną sprawą. W Pana przypadku to sukces. Wejście po schodach tutaj do nas, 15 schodów za pierwszym razem. Pan przez pół godziny dochodził do siebie. Widać, że teraz też Pan troszkę sapie, bo bił Pan rekord trzymania ręki i nogi. A mimo to po takim wysiłku, no, kilkanaście minut Pan sobie siedział. Oddech jest, można powiedzieć, uregulowany. Tak, jest dużo lepiej. To jest są rzeczy, które od razu są odczuwalne. I widać po tych zabiegach, że jest jakiś postęp, przynajmniej na tym etapie, czyli oddychania, mniejszego zmęczenia, co było bardzo uciążliwe, czyli szybka męczliwość, duża częstotliwość oddechów. W tej chwili, mimo że odpoczywałem tak samo jak wczoraj, czy kiedyś, teraz jest dużo, dużo lepiej. Jest to odczuwalne i zauważalne. A tak, wczoraj zabieg, dzisiaj zabieg, a jutro? No jutro. Życie codzienne, niestety. Kończymy kurs i kończymy leczenie. Szara codzienność. I kończymy leczenie. Z tej perspektywy, jakby Pan chciał powiedzieć, jakby to powinno wyglądać? Przychodzi Pan może do swojego neurologa, żeby on też dysponował taką wiedzą, tak by chyba było dobrze, nie? No dobrze by było, żeby czy neurolog, czy jacyś inni lekarze, którzy zdiagnozowali u mnie tą chorobę, zaproponowali coś więcej niż tylko pobyt w domu, bo praktycznie w tej chwili już jestem na... kończy się zwolnienie lekarskie, jestem na rencie, czy zaraz będę na rencie i pozostaje pobyt w domu bez jakiejś nawet możliwości, bez propozycji jakiejkolwiek terapii czy ćwiczeń, czy jakiejkolwiek propozycji, no chociażby polepszenia tego, czy odsunięcia w czasie
tej choroby. Co by Pan powiedział innym osobom, u których też rozpoznano stwardnienie boczne zanikowe, że co, że ta metoda Pana zdaniem może być polecona, czy nie? No, na pewno, przynajmniej po tym, co ja tutaj zauważyłem, to na pewno myślę, że tak jak każda metoda, która daje jakiś efekt, przynosi ulgę, dobrze by było, żeby była polecona i stosowana, a nie zostawianie pacjentów tylko samym sobie. Ta metoda jest rzeczywiście skuteczna, przynajmniej po tych dwóch zabiegach, po tych dwóch dniach zabiegowych. Ja taką różnicę zauważyłem. No nie wiemy, jak długo utrzyma się ta poprawa, jaka ona będzie. Liczymy na to, że efekty jeszcze inne za kilka dni bądź po dłuższym czasie wystąpią. Natomiast z mojego punktu widzenia jako lekarza jest to sprawą ważną, żeby była ciągłość leczenia, żeby taka możliwość była. No i tego sobie życzmy. W jednym sam pozostaje, do tego sobie życzyć tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo.